Karolina Klimek, InTheCage.pl. Znajdujemy się w Lublinie na 19. odsłonie gali z serii TFL, a ze mną jest Tomasz Borowiec, zwycięski po swojej walce z pasem na biodrach. Jakie to uczucie? Dobre. Może coś więcej? Ogólnie miałem bardzo ciężki sezon, to już jest takie ukonorowanie. Ostatnia walka w tym roku, bardzo dużo walk zrobiłem, także na razie to tak już taka wisienka na torcie dzisiaj była. Czy w związku z tym, że taki miałeś pracowity teraz okres, chcesz sobie odpocząć dłużej teraz? Nie, no koniecznie muszę. W tym roku Mistrzostwa Polski zaliczyłem, wygrałem, później był Puchar Świata, Mistrzostwa Świata 3 tygodnie temu. W międzyczasie zrobiłem 3 walki zawodowe w boksie i dzisiejszy pojedynek, a nie jestem młody, miałem długą przerwę, także muszę na dzień dzisiejszy odpocząć. Co skłoniło Ciebie do tego powrotu i czym była spowodowana ta przerwa? Przerwa była taka, z racji wieku i licznych kontuzji miałem już całkowicie skończyć starty w kickboxingu. Tylko razem tutaj z kolegą, którego pozdrawiam, Tomkiem Iwaniakiem, otworzyliśmy klub Waleczna Lubelszczyzna, gdzie jesteśmy we 2 właścicielami, trenerami. No i wiesz jak to jest, po prostu wynik sportowy jest najlepszą reklamą. Także teraz jak przywiozłem ostatnio wicemistrza świata w full kontakcie, to powiem, że dosyć dużo osób nowych przyszło na sekcję, także nowi ludzie, zapłacone są karnety, także jest lepiej. Tomek, opowiedz troszeczkę więcej coś o tym Twoim klubie. Jakie formuły można w nim trenować? Do kogo skierowane jest to miejsce? Dla ludzi w jakim wieku? Nasz klub Waleczno-Gleszyna jest skierowany dla wszystkich. Mamy zarówno dzieci, jak i młodzież, tak samo dorosłych. Zajęcia odbywają się i z rana, także jest to godzina 7, jest to godzina 9. Później mamy 18:30 i 20, także mamy wszystkie odmiany stójkowe, ringowe, także K1, kickboxing, Muay Thai, gdzie drugi trener jest od Muay Thai. Kuba Szymula, który też tam jest, pozdrawiam go, jest 4-krotny mistrz Polski w zapasach, u nas też prowadzi zajęcia. Plus tam jeszcze taki Gamoń, pomachaj. No, ten Gamoń jeszcze prowadzi motorykę u nas, także też ma duże pojęcie. Także każdy znajdzie coś dla siebie, od parteru przez wszystkie odmiany, a boks jeszcze mamy. Wszystko mamy. Wszystko macie, co potrzeba. Też mamy, wszystko mamy. Dobra, opowiedz mi, jak to w ogóle się stało, że zawalczyłeś tutaj na tym wydarzeniu TFL, który bardziej jest związany jednak z mieszanymi sportami walki. Skąd wyszła inicjatywa? Jacek Sarna, który jest organizatorem, podejrzewałem, że chciał sobie moją osobą przyciągnąć ludzi i tak zrobiliśmy walkę o pas. Okay. To teraz... Wiesz, może nie jestem jakimś wybitnym sportowcem, ale jestem mocno rozpoznawalny u nas regionalnie, nie? Także wiesz, w 2002 roku byłem po raz pierwszy mistrzem Polski, mamy 19. No 20 już prawie. Jestem dalej mistrzem Polski i wicemistrzem świata. Na dzień dzisiejszy zawodowy mistrzem Polski. Myślę, że pokazałem kawałek ładnego kickboxingu, coś innego niż wszyscy są przyzwyczajeni do stania, tuczenia się, tylko jakiś pomysł na walkę z kontry, schodzenia na zejście. No, takie rzeczy, których już mało kto tam robi, nie? No kariera naprawdę imponująca i te wszystkie osiągnięcia, tego Ci się gratuluję. Więc teraz czas dla Ciebie, żebyś mógł przed kamerą podziękować tym wszystkim ludziom, którzy przyłożyli się dzisiaj do Twojego sukcesu. Komu chciałbyś podziękować? Kurwa, no co, sam żonie chyba najbardziej, że mamy teraz małe dziecko, znaczy wiesz, no wiele osób się do tego sukcesu przyczyniło, tak naprawdę jest to ciężka praca rano i wieczorem, jest trener od motoryki, trener od stójki, mój brat tam się specjalizuje w boksie, coś tam ze mną tarczy robił. Dużo czasu w ogóle mi poświęciło przez ostatni rok 2 trenerów z Poznania, trener kadry Radek Laskowski i Kerstein, także wiele osób, ale najbardziej chyba dziękuję żonie, że rok czasu ten mogłem po prostu przetrenować. Mam nadzieję, że następny też jeszcze przetrenuję. Chyba że podejmę taką decyzję, że już nie walczę. Nie? Wiesz jak to jest, malutkie dziecko w domu, ja cały czas poza domem, ona też ma pracę i tak, no chyba jej się największe podziękowania należą. Jasne, jak najbardziej. Tomek, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę wesołych świąt tak naprawdę. Dziękuję bardzo również.